Wody pitnej w Bielsku-Białej nie brakuje, jednak aby znalazła się w domu, najpierw trzeba odnaleźć jej nietypowy dystrybutor. Ten w postaci beczkowozów pojawił się w kilku dzielnicach miasta. Woda w wielu mieszkaniach w Bielsku-Białej nie nadaje się bowiem do spożycia, a nawet mycia. W tej chwili jest już czysta, ale co było w środę, to było okropne. Ona była taka beżowa jak tego pana ta kurtka i śmierdziała. Myśmy szukali po mieszkaniu, nie wiedzieliśmy, co to jest. Co śmierdzi, gdzieś gaz, mówię do męża, ty gaz się ulatnia. Wąchaliśmy, nie ma. Zdarza się tylko, że wkurzające jest to, że to się stało we wtorek do południa, a kartka wisi dopiero wczoraj po południu. Nie miał kto poinformować. Mimo że woda już nie śmierdzi, to jednak wciąż może być groźna. Dlatego co kilka chwil przychodzą tu z butelkami i czekają na ich napełnienie kolejne osoby. Jakoś sobie radzę, no ale jeżeli chodzi o takie pranie czy coś, no nie wiem. No ja prałam, bo trudno, żeby przed świętami czekać na ostatni moment. Śmierdząca bardzo. Wpierw ciemna, potem już przeźroczysta. Ale śmierdząca jakimś. Butaprenem albo czymś takim. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną awarii. Spółka Aqua, która zajmuje się dostarczaniem wody w Bielsku-Białej, wydała w piątek przed południem komunikat, w którym poinformowała, że na sieci wodociągowej prowadzone są intensywne płukania oraz przestrefowania sieci w celu wymiany wody w wodociągach. Jej zdaniem uciążliwości zapachowe zaczynają już zanikać. Mimo to spółka czeka nadal na wyniki badań wody, aby mieć pewność, że wodę można już pić. Teren, którym objęta jest awaria, to jest około 2% powierzchni miasta, więc nie jest to teren duży. Dotyczy 12% odbiorców Aqua. W tej chwili na tym terenie jest sporo beczkowozów, bo oprócz tych, którymi dysponuje spółka wodociągowa nasza bielska, zostały takie beczkowozy ściągnięte z obszarów w zasadzie całego województwa śląskiego. W akcję pomocową zaangażowali się też strażacy, zarówno z Państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej. Do Bielska przyjechały cysterny z wodą pitną, m.in. z Pszczyny, Dąbrowy Górniczej czy Częstochowy. Wczoraj też wieczorem mieliśmy taką akcję wraz z druhami z miasta Bielska-Białej, było to z 9 jednostek, gdzie była też dostarczana właśnie ta woda pitna w butelkach 5-litrowych, także 1,5-litrowych do tych mieszkańców, gdzie faktycznie nie mogą oni samodzielnie zejść, ponieważ na wielu tych osiedlach mieszkają osoby w granicach 90-80 lat. Kolejne wyniki badań wody powinny być znane jeszcze dzisiaj.